Halo, halo, widzowie, relacja z lasu, taka bardzo dziwna sytuacja. Spacerujemy sobie w mrocznym po lesie, tak o po prostu, normalny dzionek, napawamy się naturą i tak nagle łódź. U nas w rodzinnym mieście, w którym ani stawu, ani rzeka jest, ale dość płytka i generalnie daleko do niej, nie mam pojęcia skąd ta łódź się tutaj wzięła i dlaczego, ale jest łódź. Pełna i ona nie jest mała, kochani. Zmieścilibyście tutaj 20 chłopów z wiosłami. Cała z drewna. Duża. Wejdę do niej. Zabijesz się przy okazji? Tak. Jak widzicie, jest piękna, duża łódź. Tutaj jest trochę rozwalona, w ogóle tyłu nie ma. Ale znaleźliśmy łódź. Bierzemy ją? Także niedługo relacje z wypływania tą łodzią nad Bałtykiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Łódź!